Witam wszystkich, z tej strony Emperor. Tym razem chciałem przedstawić grę pod tytułem Star Wars Empire at War. Jest to druga i w zasadzie ostatnia znana mi strategia RTS w klimatach Star Wars, wydana w 2006 roku na początku. Natomiast dodatek jeden jedyny, który ja tu włączyłem, jest z końca 2006 roku. Gra dostępna do kupienia zarówno na Steam, na GOG, jak i na Origin. Ja ją zakupiłem na Steamie, więc tam języka polskiego dostępnego nie było. Trzeba było ściągnąć spolszczenie. Ja link do spolszczenia podam w opisie do nagrania. Jeśli chodzi o cenę, 72 zł, w zasadzie wszędzie, na każdej platformie taka cena jest bazowa. Natomiast teraz jest promocja na tę grę. Kosztuje ona około 15-16 zł. Więc w tej cenie myślę, że można by było kupić, jeśli ktoś lubi klimaty Star Wars, a takich właśnie gier, zwłaszcza strategicznych, w klimatach Star Wars jest bardzo, bardzo niewiele. No, tylko dwie w zasadzie ja znam. I oczywiście nie mówiąc o modach jakichś do innych gier, tego wtedy będzie na pewno, z pewnością dużo więcej. Natomiast z autorskich gier w klimatach Star Wars to tylko są te dwie. Natomiast odpalamy po zakupie gry, będzie wybór albo Gold Pack, albo Forces of Corruption, to włączamy Forces of Corruption, żeby mieć właśnie nieco bardziej rozbudowaną tę grę. Są tutaj w zasadzie dwa rodzaje rozgrywki, w kosmosie i na planecie. Ona mi bardzo przypomina ta gra tak naprawdę Ancestors Legacy, to jest tego typu RTS, ponieważ tutaj w zasadzie nie budujemy budynków. Coś jak w tym Ancestors, tak? Skupiamy się bardziej na takich taktycznie, na walkach z przeciwnikiem. Natomiast poprzedni Star Wars, który przedstawiałem, czyli Galactic Battlegrounds z 2001 roku, no, przypomina w sposób skrajny, no, w zasadzie jakby podmienione tekstury, jak mod do Age of Empires 2, który był wydany 2 lata wcześniej, więc wiadomo, że najpierw był Age of Empires 2, a później ten Galactic Battlegrounds. Natomiast przechodząc już do samej rozgrywki, jest tutaj możliwość gry w takiej galaktyce, z tym, że tu ciekawe, bo to nie jest turowe. Tutaj idzie to w czasie rzeczywistym. Po prostu mamy ileś tam planet, tutaj jest ich 55 akurat. Można zmienić, ale to po prostu zmniejsza ilość planet. I mamy tutaj 3 strony konfliktu właśnie dzięki temu dodatkowi. Wybieramy podziemie, czyli w zasadzie tych najemników, tych przemytników z tą Jabą, ślimakiem na czele. Tak, a tego nie było właśnie w podstawie, tylko Sojusz i Imperium. Więc tutaj to tak wygląda, można sobie tam jakieś ustawienia niewielkie sprowadzić, po prostu z jaką technologią zaczynamy, z jaką kończymy rozgrywkę i z jakimi pieniędzmi. No w zasadzie tutaj ustawień dużo nie ma. No i budujemy te budynki, jednostki, po prostu się przenosimy, podbijamy galaktykę. Natomiast jest to po prostu sekwencja tych bitew w kosmosie i na lądzie. Po prostu ja to pokażę, jak wygląda na podstawie samych potyczek. Mamy tu listę planet, w nawiasie oczywiście dedykowane dla ilu graczy. Można najwyraźniej też stworzyć jakieś mapy, ale ja tam się nie znam na tym. Jest możliwość rozgrywki sieciowej, tylko oczywiście wiadomo, serwerów nie ma, więc pozostaje tylko Hamacze albo Game Ranger. Więc wybierzemy sobie mapę, no, na przykład Szturm na Hoth. Każdy, kto zna Star Warsy, wie o co tu chodziło, więc weźmiemy sobie ten Szturm na Hoth. Tu możemy sobie zmienić położenie, na przykład chcemy być dwójką, więc zacznijmy po prostu w tym miejscu. Tu oczywiście jedynka, więc oni zaczną tutaj. Konsorcjum, czy ci najemnicy, no weźmiemy sobie może Imperium, a oni będą tym sojuszem. Kolor czerwony, oni niebieski, może zielony niech będzie. Tak jakby łatwa, średnia, trudna, 3 poziomy trudności, no to weźmiemy średnią. Bez sojusznika, bo w zasadzie tutaj gra z sojusznikami oznacza tyle, że mamy wspólne budynki, tylko rekrutujemy oddzielnie. Dowodzimy oddzielnie wojskami, nie mamy tu osobnych baz. Tu nie budujemy budynków, w zasadzie tylko możemy naprawić ewentualnie, ale zniszczone, ale tu stawiamy tylko wieże tak naprawdę i to też w wyznaczonych miejscach, punktach takich strategicznych, z góry ustalone. Więc to się sprawdza do walki. Też nie na jakąś ogromną skalę, bo tutaj jednak limit jednostek jest dość wyraźny. Ale przyjrzyjmy się, jak to wygląda. I tutaj to w zasadzie tyle. Można jakieś tam drobne ustawienia wprowadzić, z jaką ilością pieniędzy zaczynamy. No i zniszczenie bazy wroga, więc w zasadzie to się ogranicza i tak do zniszczenia, cokolwiek nie zrobimy. No jakieś tam dopuszczam bohaterów, super broni, bla bla bla. No więc ilość opcji jest tu niewielka. Tu nawet zespołu trzeciego byśmy nie mogli zrobić, bo mam, widzimy, jedynkę i dwójkę, byśmy musieli zmienić, o, na przykład tutaj, wyścig na Dagobah, tutaj jest opcja, żeby jacyś najemnicy też grali.
to konsorcjum całe. No dobrze, ale weźmiemy tylko tak jeden na jeden, żeby tej gry nie dłużyć, bo jeszcze bym pokazał po prostu walki w kosmosie. Tam one są akurat bardzo fascynujące. No moim osobiście zdaniem walki w kosmosie w tej grze, jeśli chodzi o strategię, to tu wygląda to najpiękniej, najlepiej. Dużo lepiej niż taki Stellaris, który ja osobiście uwielbiam, choć nie przepadam za grami w kosmosie, to jednak Stellaris, bardzo rozbudowana gra walki w kosmosie, ma gorsze niż tutaj. Ta dużo, dużo starsza gra. To po prostu jest płynne. No więc przyjrzyjmy się, rozpoczynamy. Gra się już włączyła, jak to wygląda. Mamy 4 jednostki piechoty, jeden wyślemy sobie w to miejsce. Tutaj na mapie widzimy, jest surowiec do wykorzystania i drugi oddział tutaj na górę. Tu robimy nowy poziom technologii w tym centrum dowodzenia. Tutaj z kolei w tym miejscu robimy modernizacja w toku. Lepsze pancerze dla AT-ST i AT-ST. Teraz przyspieszamy, niech sobie tam pójdą. Oni muszą tutaj chwilę poczekać, już można zbudować konstrukcję. Tutaj żołnierze, żeby pilnowali miejsca. Melduje się na rozkaz. A tutaj możemy wybudować miejsce na kopalnię, pałac hatów albo działo pulsomagnetyczne, ale chcemy zarobić. Teraz niech poprzejmują te punkty, te wieże. Tutaj przeciw lotnictwu. O, sprowadził jakiegoś trolla, tylko coś ten troll się zwiesił. O, niestety odwiesił się. Zabić go! Zabił jednego. Dobrze, i teraz w zasadzie można by zrobić jeszcze jeden. AT-ST. Tylko to są 4 tak naprawdę, nie jeden. Chociaż on też jest dobry na pojazdy. Zrobimy jego jednak. Teraz ulepszamy te kopalnie i wysyłamy tutaj jaśnie panów, żeby spróbować mu ograniczyć te zasoby. I teraz tak, mamy już AT-ST, ale on się nie pojawił, klikamy w to miejsce, transport. I wybieramy w to miejsce, możemy tylko wybrać w tych punktach, tu, 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 tu i tu. Teraz oddział sobie idzie i niech idzie. Później te wieże też by trzeba było zbudować, no ale... Nie mamy na to zasobów. Tak jest. O, już przyszedł jeden oddział. Zgłaszam gotowość. Kolejny, więcej jest. Kolejny AT-ST. Trzeba było trochę strzelców, ulepszyć kopalnię. I czekać. Wieże trzeba zrobić przeciw lotnictwu. Mamy piechotę. Piechota jest potrzebna, żeby te punkty kontrolować. Bez piechoty się nie da. Pojazdy tego nie robią. Ten coś tutaj świruje. Nie wiadomo, o co chodzi. Załadować broń. Przeżył to niestety. Ruszajmy. Wysyłamy naszą brygadę AT-ST. Zrozumiałem. Zabezpieczyliśmy się. I piechotę tutaj, żeby wieże poprzejmowali. W gotowości. Za bardzo świrują, no trzeba te... Trzeba te wieże mu zabrać. I potem trzeba zrobić kolejny poziom technologiczny, ale zanim to zrobimy, ulepszymy sobie jeszcze AT-ST. Niech szybsze będą i lepsze. Inwestujemy w AT-ST. Idziemy sobie tutaj zniszczyć mu kopalnię. Zabierzemy mu ten punkt, żeby sobie tam... Żeby się tu nie pojawiał. I te wieże tutaj postawimy. W tych miejscach niestety tylko można strategicznych. Zmieść ich. Zgłaszam gotowość. Melduję się na rozkaz. Zgłaszam gotowość. A tu ostrzał. Zrobił. Dostrzegliśmy Gaja Katara. Ten zdrajca jest poszukiwany przez szefę od Marty. Punkt wsparcia zdobyty. Modernizacja zakończona. Rozpoczynam ostrzał. Melduję się. Straciliśmy strefę lądowania. A przeciw piechotom, piechocie i przeciw pojazdom, nie trudno, przeciw lotnictwu nie zrobimy. Nie stać nas na to, zrobimy. Mają przyjść posiłki, przepraszam bardzo. Coś już tu się stało? Aha, podeszł za bardzo blisko, wiesz, przeciwnika. Osiołki, matołki. Przeciw pojazdom i przeciw wieżom, no trudno już. Oczekuję na rozkazy. Nie. Wy tu stójcie, wy mieliście iść i uratować
strzelać bez rozkazu. O, jakiś cudem odleciał. Zgłaszam gotowość. Odjechał. Zgłaszam gotowość. Kolejne do przyzwania. Wprowadzam koordynaty. Tu zniszczyć mu proszę. Atak rozpoczęty. Zwiększyć. Przynajmniej na chwilę będzie zarabiał mniej. No to w drogę. I tutaj też jedziemy, unikamy tych kontaktów z wieżami. Właśnie coś mu rozwalili i bardzo dobrze. Tutaj też będą pilnować, jeden żołnierz tylko jest. O, właśnie zginie. A może nie? Oddział, w drogę! Gorzej jak tutaj granaty rzucą, jakieś tam minę taką przylepną, no i będzie koniec zabawy. Jeszcze jeden ATST niech przyjdzie. Zawsze gotowy do akcji. Zwiększyć mi. Tak, skupić. Na rozkaz. Zrozumiano. Drogę. Zrozumiałem. Jest na razie dobrze, ale to się może zmienić. Ten poziom trudności tu średni jest taki no, w miarę wymagający. Zawsze coś może odwalić dziwnego. I teraz trzeba kolejną technologiczną... Poziom technologiczny, żeby zwiększyć ilość jednostek, budynków i tak dalej. Ulepszeń. No i Vadera przyzwać. Przyjąłem. Vadera, Lorda Vadera. A szczególnie... W gotowości. Palpatina. W gotowości. Tutaj wieżyczkę może przeciwlotniczą zrobimy, skoro tu są te na pojazdy. Żeby się to tak nie rozbestwiło. Zapewne tu gdzieś na górze też jest taka wieża. Więc za chwilę wyślemy, tylko teraz przyzwiemy jego, ich technologia w toku. I tutaj to ulepszenie. No tylko zwiększyć można jeszcze te ATS-ki. Oczekuję na rozkazy. Oni tylko zgniotą. Zrozumiano. Zgodnie z rozkazem. Oni niech zgniotą, a oni tu ostrzą. On uciekł. Ruszajmy. Na rozkaz. Oni zgniotli, ale on zgniotł, ale on nie. Już się udało. Tu niech stoją. Tu coś jedzie. No i właśnie już wieży nie, pojazdu nie ma. Tu jakiś osiołek jeden. Zgłaszam gotowość. Zajmuję nową pozycję. O nie, co tu się stało? Tak jest, do dzieła. Nawet oni sobie nie poradzą z tym. Skupić ostrzał. Przegnani zostali. Gotowy do strzału. Rozpoczynam rozpoznanie. Ale wieża padła. Zgłaszam gotowość. Oni zginęli. Z walki, ale to jeszcze nie koniec. Oczekuję na rozkazy. A, zginął tutaj. Tak jest. Straciliśmy strefę lądowania. Dobrze, źle. Źle. Zawsze gotowy do akcji. Będą tu teraz przyzywać jednostki. Oczekuję na rozkazy. To przeciwlotniczą tutaj. Budowa wieżyczki rozpoczęta. Droga. Zrozumiałem. O nie. Ma te pojazdy zakichane. One mają taki zasięg i w ogóle są potężne. Tu trudno coś znaleźć na nie. Nie trzeba bohatera dać. To nie można. Blokuje nam teraz technologia tej jednostki. Ty oszołomiło nam jednostki. Świetnie, po prostu genialne. Ulepszenie tego gotowy do akcji. Na rozkaz. Na rozkaz. Posiłki odwołane. No, nie mają się odwołane. Mają przyjść. No i Vader. Tak. Przyjąłem. Tutaj się nic nie dzieje. Całe szczęście. Trzeba mi tu zabrać. Dostawy. Już się robi. Nie ma ich na razie. Zwiększyć ostrzał. Do zobaczenia w piekle. No, nara. Melduje się. Już się robi. Rusza. Tu trzeba odbudować. Melduje się na rozkaz. Oczekuję na rozkazy. Zrozumiano. Drogę. Zrozumiałem. Zgodnie z rozkazem. Nie ma przejmowania. Zrozumiałem. Zrozumiałem. Ruszajmy. Co rozkazujesz, panie? Wprowadzam koordynaty. Vader przyszedł. Zabezpieczyliśmy. Wyznaczyć koordynaty. Ale na Palpatine, na nas nie stać. Tutaj coś się dzieje niefajnego. Niech jeden oddział pójdzie. Zbuduje tę wieżę. Zabrał nam. Ognia. Świr. Skupić ostrzał. Więcej AT. ST. Tak jest. Zajmuję nie. Pozycję. Rzucił granat. Melduje się na rozkaz. Zgłaszam trzeba go odizolować się troszkę. Rozpoczynam rozpoznanie. Tak jest. Jednostka została zniszczona. Zgłaszam gotowość. Na świr. Oczekuję na rozkaz. O, oddział tak jakiś. Rozpoczynam skanowanie okolicy. Już ruszam. Cel namierzony. Badam okolice. No to w drogę.
Oczekuję na rozkazy. Ruszajmy. Prowadzę koordynaty. Ogłaszam gotowość. Tak się rozbestwił tutaj trochę. Modernizacja w toku. Naloty można zrobić. Super, tak trzymać. No na... Pan tutaj na nas nie stać. Produkcja pojazdu w toku. Tak jest. Budowa. Już się robi. Drogę. O nie! Zrozumiałem. To pojazdy. Trzeba je zniszczyć. Koniecznie. Wróg w polu widzenia. To ja jestem twoim przedmiotem. Dobra, udało się. Pojazdy zniszczyć. Jeszcze jeden. Gotowy do akcji. Ruszajmy. Mhm, super. Osiągnię. Przyjąłem. Prowadzę koordynaty. Aha, tu straciliśmy to. Pozycję. Czego? Wyznaczyć kurs. Tak jest. Już się robi. W gotowości. Przeciw pojazdom i przeciw piechotom. Dobrze. Padło. Zrozumiano. Daruj sobie uprzejmości. Ja nie jestem uprzejmy. Zrozumiałem. Na rozkaz. Może się uda coś teraz? Zajmuję nową pozycję. Jakieś dziwne coś, nie wiadomo co to. Przyjąłem. Budowa zakończona. O nie. Do dzieła. O nie. Znowu to samo. Kurs wyznaczony. Budowa zakończona. Znowu to stracimy. Szok, po prostu szok. Na rozkaz. Tutaj ma coś. Tak jest. To teraz. Jak sobie życzę. Zmęduję się na rozkaz. Zgłaszam gotowość. Wykonuję. Rozpoczynam rozpoznanie. Tak jest. A, rzucił granat. Gdzieś. Nie wiadomo gdzie. A, w to miejsce jednak. On może urodzić. Niech rodzi matka. Zgłaszam gotowość. Oczekuję na rozkazy. Budowa w toku. W drogę. Przejął to. Świr. Tak? Naprzód. Przyjąłem. Ruszajmy. Idź. No to w drogę. Zrozumiałem. Oddział, w drogę. Już się robi. Na rozkaz. Oczekuję na rozkazy. Melduję się. Zawsze gotowy do... Strach podejść tam do niego. Trzeba mieć... Palpatina, którego nie będzie można zakupić za szybko. Można najwyżej mu tutaj zniszczyć budynek. Gotowy do akcji. Drogę. Zwiększyć ostrzał. Słabe to. Słabe. Melduję się na rozkaz. Tutaj to przejąć, proszę. Czekam na rozkazy. W gotowości. Matka niech rodzi znowu. Dodatkowych żołnierzy. No niszcz! Niszcz. A tutaj będziemy leczyć go teraz. Przyjąłem. W gotowości. Ha, ukradł nam tego. Rozpoczynam skanowanie okolicy. Już ruszam. O nie, znowu to zrobił. Jednostka została zniszczona. Dać tego Palpatina. O nie, 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 nie. Skupić ostrzał. Jednostka została zniszczona. Jest dobrze tutaj. Ha, tu straciliśmy naszego. Oczekuję nie straciliśmy. Na rozkazy. Myślałem, że padł tu. Zajmuję nową pozycję. To było tylko AT-AT. Nic nie warte. Produkcja pojazdu w toku. Był strach, że to AT-AT padł. No nie zniszczył nam kopalni, całe szczęście. Tu można odbudować. I niech zabiorą mi ten punkt. Zrozumiano. Przystępuję do atakale. Ty już wypadaj z gry. Nie chcemy cię tu. Do zobaczenia, rozkaz. Tak, nara. Oddział, w drogę. Dobra, tych trzech się nie przyda przecież. Mogą co najwyżej wierzę tu zrobić. Gotowość. Jeśli przeżyję. Tak jest. Dobra, nie. Olej, zostaw go. Prowadzę koordynaty. Tutaj Palpatina dalej nie można... Zrozumiano. Tak jest. Sprawdźmy, co tam się dzieje. To zniszczone w końcu, zniszczone. Wader uleczony i jest dobrze. Zgoda. Zrozumiałem. Tak. Zgoda buduje. Zrozumiałem. No właśnie. Zgoda buduje. Wader też czego nie przejmie. A nie, przejął. Dobra, to niech będzie przeciw... może lotniczy.
Co się stało? Gdzie? Tak jest. Badam okolice. No to w drogę. A nie tutaj. W sumie nie wiadomo, gdzie uderzyło. Zrozumiałem. A ty stąd idź sobie. Dobra. Na rozkaz. Tu sobie wieżę buduję. Melduje się na rozkaz. Już się robi. A to jest przeciw... Nie, przeciw pojazdom, to nie chcemy. Myślemy po prostu sobie... O nie! Zrozumiałem. Podejść jak najszybciej. Musimy się rozdzielić. Ruszajmy. Oczekuję na rozkazy. Prowadzam koordynację. Uwaga, nieprzyjaciel. Zajmuję nową pozycję. Znajduję się na rozkaz. Oczekuję na rozkaz. Zgłaszam gotowość. A tu nam wysadzał. Zawsze gotowy do akcji. Jednostka została zniszczona. Zrozumiano. Zrozumiano. Super. Luke dużo zrobił. Brawo, Luke. Niestety to odbudował. Gotowy do akcji. Do dzieła. Wykonuję. Dobra, oni się nie przydadzą. Oby tylko nie zginęli, bo muszę tu odbudować. Tak wegetujemy, czekamy na Palpatina w końcu. Palpatine może odmienić losy tej wojny. Na korzyść zła. Ruszamy! Już się robi. Przygotować się do akcji. Osłaniamy. Utworzyć formację. Oddział naprzód. Jednostka została zniszczona. Znieść ich. Myślcie, chłopaki. Tak jest. Rozpoczynam skanowanie okolicy. AT w gotowości. Przyjąłem. Czego? Tak? Ruszamy! Kryć się. Głupie to. Nie chcemy. Zrozumiałem. Rozpoczynam. Budujemy i to zaraz stracimy. No nie, tak nie może być. Już ruszam. Badam okolice. No to w drogę. Już się robi. W drogę. Zrozumiałem. Zgodnie z rozkazem. Coś tu chyba ma więcej tych jednostek niż się. Prowadzą koordynację. Melduję się. Dokładnie. I tego na to liczę. Melduję się. Oczekuję na rozkazy. Zajmuję nową pozycję. Do dzieła. A ty sobie idź precz. Rozpoczynam rozpoznanie. Tak jest. Na rozkaz. Możesz radzić się, nie możesz. Czekam na rozkaz. Zobowie rzeczki rozpoczęta. Daruj sobie uprzejmości. Zrozumiano. Uwaga, wróg. Zrozumiałem. Rozpoczynam skanowanie okolicy. A, są następni. Na rozkaz. Zabij to coś. Ich czas. Budowa zakończona. Nikt nie wyjdzie stąd żywy. Ucieka przed nim. Zginął ten oddział. Żałosny. A nie, jest! Utworzyć formację! Tuż za tobą! Otworzyć ogień! Już jeden. To nawet nie ma co tam iść. Melduję się na rozkaz. Już ruszam. Będzie trzeba tu przygotować się do uderzenia. Wprowadzam nowy kurs. To ten, niech się ruszy. Jest potężna. Będziemy wchodzili tu. Vader zatrzyma te wieże, więc jest okej. Natomiast... tylko jedną zatrzyma, tam ich jest więcej. Trzeba zrobić tam porządki po prostu. Można zrobić jego na zapas. No w końcu zaczyna atakować. Tak jest. No to w drogę. Palpatine, ruszaj się! Człowieku, co ty robisz? Oczekuję na rozkazy. Już się wszystko robi. Co mamy jest tutaj. Oczekuję na rozkaz, zrozumiano. Jestem. Vader niech idzie pierwszy. Przyjąłem. Nikt nie wydaje rozkazów imperatorowi. Natarcie naziemne może się rozpocząć. Została zniszczona. No niszcz! Zostało zniszczenie na zawsze. Dobra, wieża jest zatrzymana. Oczekuję na rozkazy. Przynajmniej ta jedna. Ognia! Czego? Zrozumiano. Wróg w zasięgu strzału. Zrozumiałem. Przyjąłem koordynaty. Na rozkaz. Zrozumiano. Zrozumiano. Zdławię rebelię. Tu jest jeszcze jedna niestety taka wieża. Chodź na pewno. Prowadzę koordynaty. Pozwolę ci patrzeć, jak zwyciężam. Zrozumiałem pozycję. Wyczuwam wielkie zaburzenie. Zniszczyć, zanim się odbuduje. Na rozkaz. Mamy nowego wroga. Skupiamy to ogień. Na rozkaz. Tak jest. Melduję się na rozkaz.
Ja dowodzę. Chodź ze mną. Uwaga, nieprzyjaciel. Zgodnie z rozkazem. Jednostka została zniszczona. Budowa wieżyczki rozpoczęta. Jednostka. Czego chcesz? Skupić ostro. Zgłaszam gotowość. Jednostka została zniszczona. Tak jest. Nikogo się nie boję. Na co czekasz? Dobra, zniszcz ich. Niepokoi mnie pełen wiar. Nadszedł ich czas. Wieża zatrzymana. Zwiększyć ostrzał. Wróg zaatakował naszą bazę. Tak jest, generale. I oni nazywają to obroną? Zgodnie z rozkazem. W gotowości. Melduje się na rozkaz. Zniszcz to. Zniszcz. Dobrze. AT przystępuje do ataku. Zniszczył dwa. Bardzo dobry. Dobra bestia. Ciemna strona jest potężna. Za mną. Doświadcz prawdziwej potęgi. I można tutaj też nacisnąć taką kamerkę, ale jest mało użyteczna. Tutaj w tym miejscu mam taki cinematic view. To lepiej wygląda w kosmosie. Ja tu w kosmosie pokażę bardziej. W bitwie w kosmosie. To za chwilkę, jak tylko już go dobiję tutaj. Mówię, że przeciwlotniczą trzeba. Wysłać tu wojsko. Jestem tutaj. No zniszcz to, co ty. Świr. Zaatakować zdrajcę. Zrozumiano, sir. Zniszczono, bardzo dobrze. Nikt nie wydaje rozkazów imperatorowi. No, sprzątnięci. Czego? Zdławię rebelię. Nie, znowu weź. Skupić ostrzał. Wyczuwam wielkie zaburzenie mocy. Modernizacja w toku. No, szczęśliwie udało się wybronić. Modernizacja w toku. Bombardowanie orbitalne. Bardzo drogie, ale zobaczymy je sobie jeszcze. Tutaj wezwał te bestie. Bardzo niekorzystna sytuacja. Trzeba mu to wszystko zniszczyć. Zwiększyć ostrzał. Melduje się. I spodzić. Zanim przyjdą ci szpiedzy i to wysadzą. No właśnie, rzucił granat. Zajmuję nową pozycję. Modernizacja zakończona. Kolejny. Już go nie będzie. Może jeszcze na styk? Trochę życia? Wykonuję. Poniosłem ciężkie straty. Tak, ale żyjesz. To jest najważniejsze. Tu przeciwlotniczą. Potwierdzam, melduję. Tu przeciwpiechocie chyba. On teraz będzie piechotę robił na potęgę. Ja dowodzę. Zabić ich. Dla mnie tu już jest widać najwyraźniej koniec. Będzie to odbudowywał, ale słabnie już. Słabnie w oczach. Fajnie. Jeszcze raz jego. Melduję się na rozkaz. Czekam na rozkazy. A tu kolejny AT jest i padł. AT, AT. W drogę. Chociaż... Ognia! Zawsze gotowy do akcji. Czego chcesz? Na co czekasz? Zrozumiano. Zrozumiałem. Zgodnie z rozkazem. Oczekuję na rozkazy. Zabezpieczyliśmy strefę. Przyjąłem. Skupić ostrzał. Nikogo się nie boję. Gotowy do szturmu naziemnego. Jednostka została zniszczona. Nie ma ucieczki. Nadszedł ich czas. Jednostka została zniszczona. Ciemna strona jest potężna. No niestety, tego się nie da przyjąć w razie. A nawet nam wszystko zniszczy ten pojazd. Uciekaj, póki jeszcze możesz. Ruszam, kiedy będę gotów. No i padł. Prośba o pomoc. Padł. Przyjąłem koordynaty. Naprzód. No, no i granat oczywiście, ta mina. Szkoda po prostu. Szkoda słów. Zaatakował
Oczekuję na rozkazy. Rozstawiam szturmowców. Co rozkazujesz, panie? Zgłaszam gotowość. Czekam na rozkazy. Potwierdzam. Zniszczę ich. Wszyscy zginęli. Już po nich. To ta planeta. Produkcja jednostki. Zgłaszam gotowość. Zaatakowali nas. Przybyło nowe uprzejmości. Poznaj naturę ciemnej strony. Zgłaszam gotowość. Prowadzę koordynaty. Zgłaszam gotowość. To teraz. Tak jest. Tak jest. Naprzód. Oddział w drogę. Jestem gotowy. Wyznaczyć kurs. Zgłaszam gotowość. Zawiadomi dowodzenie. Jednostka została zniszczona. Oczekuję na rozkazy. Produkcja jednostki w toku. Prowadzą koordynaty. Ruszajmy. Nieprzyjaciel. Prowadzą koordynaty. Już się robi. Nie zawiedź mnie. Na rozkaz. Wróg w zasięgu strzału. Za dużo ci się wydaje. Przygotuj się na śmierć. Zgłaszam gotowość. A dłuży się to. Zgłaszam troszkę gotowość. Się dłuży. Tak jest. Prowadzę koordynaty. Niepokoi mnie twoja niewiara. I co on tutaj ciekawego ma? Zrozumiałem. O nie, znowu jego. Co znowu? Przygotuj się na śmierć. Zrozumiałem. Znalazłeś coś. Teraz poznasz, co to było. Na rozkaz. Zajmuję nową pozycję. W gotowości. Budowa w toku. Oddział naprzód. Tak jest. Do dzieła. A może starczy? Takie coś się okaże. Na pewno nie stać nas na Palpatina jeszcze. No i nie będziemy czekać na niego, bo to szkoda czasu. Trzeba więcej jednostek. To ja jestem twoim przeznaczeniem. Się uleczył, psychopata. Będzie się leczył i leczył. Ha, trzeba to zniszczyć. Mam cię. Gotowość. Prowadź. Melduję się na rozkaz. Wykonuję. Rozpoczynam rozpoznanie. Tak jest. Rozpoczynam skanowanie okolicy. Rozpoczynam odstrzał. Zgłaszam gotowość. Już ruszam. Cel polu rażenia. Zginie w końcu. Zgłaszam do domu. Zobaczenie w piekle. Tak jest. Atak rozpoczęty. Nawet dla mnie. Więcej, więcej i więcej. Koordynaty. Jest Palpatine. Prośba o pomoc. Zgłaszam gotowość. Oczekuję na rozkazy. Tutaj to? Zwiększyć ostrzał. Zawsze gotowy do akcji. Badam okolice. No to w drogę. Już się robi. W drogę. Zrozumiałem. Zgodnie z rozkazem. Jednostka została zniszczona. Doskonale. Tego chciałem. Jestem gotowy. Tu trzeba zrobić mu lecznicę. Tylko jest to reakcja. Dobrze jest. Nie zawiedź mnie. Tak? Droga. Tak. Zrozumiałem. Imperium zawładnie całą galaktyką. Tak, rozumiałem. No, na razie niech zawładną tą planetą Hot, chociaż... Na rozkaz. A, dobry początek. Przyjąłem. Skupić ostrzał. W gotowości. Prowadzę koordynaty. Zajmuję nową pozycję. Cel na nie ma was. Ci się wydaje. Melduję się. Produkcja jednostki w toku. Tak, jestem. Oczekuję na rozkazy. No padli. Można sprawdzić, co się dzieje. O nie, nie to. Wykonuję. Rozpoczynam rozpoznanie. Zniszczyli nam. Tak jest. Rozpoczynam skanowanie okolicy. Niepokój mnie twoja niewiara.
Zrozumiano. Rozpoczynam atak. Tak jest. Produkcja jednostki. Zrozumiałem. Już ruszam. Ma, proszę bardzo. Zgłaszam gotowość. Badam okolice. Co to drogę? Na rozkaz. Była. Była mina, oczywiście, bo jak inaczej. Nikt nie wydaje rozkazów imperatorowi. Zgłaszam gotowość. Prowadzę koordynaty. O nie, znowu to. Otworzyć ogień. Jednostka została zniszczona. Sławie remedie. Będę się na rozkaz. Skupić odczuwam wielkie zaburzenie mocy. Zgłaszam gotowość. Zrozumiałem. Zgodnie z rozkazem. Ognia. Ośmierasz się mnie atakować? Mamy nowego wroga. Tak jest. Naprzód. Osiągnę. Zgłaszam gotowość. Ruszajmy. Tak. Oczekuję na rozkazy. Prowadzę koordynaty. Cel namierzony. Zwiększyć ostrzał. Jestem coraz słabszy. Wróg w polu widzenia. Jednostka została zniszczona. Zawsze gotowy do akcji. Zrozumiano. Gotowy do akcji. Uwaga, i Chewbacca jest ciągle. Przyjąłem. Uwaga, wróg. Skupić gotowości. Zajmuję nową pozycję. No idź, rozwal ich. Do dzieła. Wykonuję. Otworzyć ogień. Rozpoczynam rozpoznanie. Tak jest. Rozpoczynam skanowanie okolicy. Oczekuję na rozkazy. Zrozumiano. Zrozumiałem. Melduję się na rozkaz. Produkcja jednostki. Na rozkaz. Ognia! Tak jest. Jednostka została zniszczona. Zwiększyć gotowość. Wróg w zasięgu strzału. Prośba o pomoc. Czekam na rozkazy. Rozpoczynam ostrzał. Melduję się na rozkaz. Zgłaszam gotowość. Już ruszam. Tak jest. Zgłaszam gotowość. Badam okolice. No to w drogę. Oczekuję na rozkazy. Zawsze gotowy do akcji. Już się robi. Zrozumiano. I w zasadzie to tak wygląda. Nie będę już go tutaj dobijał. Szkoda czasu. Pokażę natomiast jeszcze bitwę w kosmosie, jak to wygląda. Przyjrzyjmy się teraz bitwie w kosmosie. Wybieramy potyczka. Tutaj ustawiamy w kosmosie, a nie na ziemię. I wybierzmy sobie... Mamy taką ilość układów. Weźmy sobie to oblężenie Coruscant. Damy średni poziom oczywiście trudności przeciwnikom i sojusznikowi. Będziemy Imperium przeciwko rebeliantom. Kolorystycznie, żeby się zlewało, żeby wiadomo było, kto jest z kim. No i tak to wygląda. Zaawansowane tutaj tak te opcje zostawimy. Zniszczyć stację bojową wroga i wygramy. I tak to wygląda. Włączamy. Na początek klikamy na naszą stację, wybieramy to badanie, czy może ten rozwój stacji kosmicznej, ona jest taka docelowa, malutka. Tu mamy małą eskadrę myśliwców, trochę może ich więcej zrobimy. Jak klikniemy tutaj na niego, na kamerkę, możemy właśnie sobie oglądać ten kosmos. Cinematic View to lepiej wygląda niż w przypadku bitew lądowych, używanie tej kamery. No jest naprawdę potwierdzam to. Piękne i no najlepsze są tutaj te walki w kosmosie. Przedania musimy przyjmować oczywiście te punkty. Jeden może niech tam poleci, drugi tutaj. Na środku są aż trzy źródła. Tu jest Coruscant. Czekamy, aż to się wykona. Można przyspieszyć. No i tu są właśnie już... Klikamy i oglądamy bitwy w kosmosie. No ładnie to wygląda, trzeba przyznać, do dzisiaj ładnie. Można by było coś tutaj rozwinąć, żeby to jeszcze lepiej wyglądało. Jakiś remaster albo coś. No to trzeba przyznać, naprawdę ładnie to wygląda.
Jak na tak dość starszą grę. Zrozumiano. Dekoduje transmisję. Prawie się zrobiło, będzie można te myśliwce. Oczywiście też je przywołujemy, to nie jest tak się. Pojawiło się, mamy tutaj właśnie miejsca. Możemy uszkodzić poszczególne. A wróg właśnie też rozwinął. Możemy konkretne punkty uszkodzić. No to ulepszy dalej. Stację. Zgłaszam się. Możemy pozyskiwać więcej surowców. Kopalnia na Estory ludzi. Klikamy. Tu będzie można zrobić wieżyczki. Za imperium! Tutaj trochę wyrównane są te. Wyrównana bitwa. Ale by stało. Strzelaj, co ty zamulasz. Głupiec. Tak, dowódco. Przed nami asteroidy. Wykonać unik. Dobrze, mamy możliwość przyzwania posiłków. I właśnie przyleciały. Można było przyzwać oczywiście tam miejsce już bitwy, nie tu przy stacji, no ale niech sobie polecą. Ja się ulepsza. Będzie można coraz więcej, coraz lepsze jednostki, już można jakiegoś bohatera, Boba Fetta. Można ten krążownik też zrobić. Niech tak się stanie. Tutaj TIE Interceptor. Rozstawiamy skadrę. Myśliwce TIE. Więc tu trzeba chwilę poczekać, żeby można było zbudować wieżę. Sojusznik zbudujesz, czy ja muszę? Prawie go miałem. Ale nie chcę zbudować, to ja to zrobię za niego. Jakie są rozkazy? Potwierdzam gotowość. Stacja wroga gdzieś tu jest zapewne. Tutaj mamy najemników do pozyskiwania. Tylko trzeba przez tę mgławicę przejść. Budowa zakończona. Gotowy na rozkazy. Piratów i tak dalej można pozyskiwać. Można zniszczyć te asteroidy. Proszę pomóc. Ładnie to wygląda. Gra dość prosta, ale no, te bitwy w kosmosie trzeba powiedzieć wprost. No są bardzo ładne. Naprawdę, bardzo ładne. Niech mnie ktoś uświadomi, jeśli się mylę, że gdzieś są ładniejsze te bitwy w kosmosie. Tu no, nie ma ładniejszych. Poziom trzeba trybą stacji. Potwierdzam to. Przed nami asteroidy. Wykonać unik. Odbieramy komunikat. Robi się krążownik. Teraz może go tu od razu zrobimy. Wyślemy w to miejsce. I niech przyleci. No i się właśnie pojawił. Sojusznik też się. Manewruje. Bombowiec potwierdza gotowość. Otrzymaliśmy nawet oddziały. Dodatkowe. Z krążownika wyszły. Gotowy. Jakie są rozkazy? Oczywiście atakując wroga też możemy wybierać cel, jaki chcemy. Czy trafiamy w granatę grawitacji, czy w baterie dział laserowych, czy w silniki. Można uderzyć konkretne miejsce krążownika, tych większych pojazdów. No malutkich wiadomo nie, myśliwców. Potwierdzam. Zostaliśmy namierzeni. Atakujemy. Na przykład to też jest za małe, żeby wybierać cel. Czekam na rozkazy. To jest mocne na te małe myśliwce właśnie, one będą padać jak muszki. Nic nie zrobię. Dekoduje transmisję. Widzimy, mapa jest nasza. Tu można podlecieć i zobaczyć ten kosmiczny dok kupiecki. A, coś się stało. Myśli, krążownik, jak widzimy, już uszkodzony jest. Pogryziony, stracił już kilka tych punktów swoich. Nie wiadomo, co go zniszczyło. Aha, ja wiem co. Przez ten pas asteroid te krążowniki nie mogą latać. To od razu ostrzegam. Ulepszył Łotr i tu ma tę stację. Przyjąłem. Widzimy, bardzo krótka jest tutaj rozgrywka. No w zasadzie za moment, a tu możemy, za moment koniec. Tu możemy wybrać cel. Bateria turbolaserów, silniki. Nie wiem, że bateria tu. Chociaż nie. Bateria działa laserowe. Tak, dokładnie. To jest nasz cel. No to się rozwinie. Będzie można zrobić jakiś ultra wielki statek kosmiczny. No widzimy, pomarańczowy tutaj zwariował. Ja tracę czas na rozwijanie bazy, a on na tym korzysta. Modernizacja w toku. Czekam na rozkazy. Naszym celem są lasery.
przyjąłem. Przesunąć się na pozycję do ataku. No i strzelam, właśnie. Dostały silniki. Już nie strzela. No i padł. Potwierdzam. Przelatujemy na miejsce. Stacja sobie poradzi, chyba że coś większego tu przyleci. Na razie nie widać. Ma tutaj coś. Melduje się. Ja wycofam, żeby się trochę, żeby... Lecimy. Dać trochę więcej czasu tej grze. Melduje się krążownik. Rozproszyć się. Jednak zobaczę. Znaczy dostajemy gratisowe jakieś myśliwce. Ruszam naprzód. Zgłasza się orbitalne stanowisko dowodzenia. Zrozumiano. No piękne to jest, piękne. Stacja kosmiczna wroga została ulepszona. A, myślałem, że nasza. Przyspieszmy i poczekajmy, tutaj możemy admonitora zrobić. Chyba jego zrobimy, jest najdroższy. Ale zobaczymy, co się da. Pokaże nam przy następnym poziomie. No tylko tutaj zbiera surowce, stąd. A my na potęgę ze wszystkich źródeł pozostałych, czyli 5. 5 do 1. No i to tak wygląda, jak 5 do 1. No już ta stacja tak wygląda, coraz więcej punktów ma, coraz więcej baterii działu różnej maści, no jonowych najwięcej chyba. Jonowe, laserowe. No dobrze, i to jest piąty, ostatni poziom, można rozwinąć jeszcze te statki, zmniejszyć zniszczenia kadłuba korwet i tak dalej, te plusiki. O właśnie, nasz sojusznik to sobie ulepsza, więc my już nie musimy tego robić, to zrobimy jego. Nie wiem co to jest, postać nie znam jej, admonitora. Admirała Trauna. Nie znam, nie wiem co to jest admirał. Coś mi musiało umknąć. Kapitan Piet, też nie wiem kto to. Nie znam Trauna. Zobaczmy. Widzimy, to jest od razu potężny krążownik. Konik może tu będzie. Mamy porównanie z tym poprzednim naszym. O. Coś się z nim dzieje. Przyleciała bestia. Pełno punktów, właśnie już. Wydropił myśliwce dodatkowe. Miejsce określone. I kolejne bombowce. Gotowość. Włączam silniki. Tak jest. I kolejne myśliwce. Tak, dobrania. Gotowe. Jestem gotowy. Ma jakieś swoje moce tutaj. Szturm. I promień ściągający. Melduje się go sobie zniszczyć. Też już coś ma. Bestia. On już padnie. O, proszę bardzo. Powinna być muzyka teraz, ten Imperial March. No dobrze. Mamy kolejnego. W zasadzie taki sam też. Zrozumiano. Na rozkaz. Też wydropi jakieś nam myśliwce. No i można w sumie chyba lecieć. Nie ma co rozwijać. No fajna gra, tylko króciutka taka. Słucham, jakie są rozkazy? Właśnie w stylu tego Ancestors Legacy, ale też bardzo ładne. Melduje się inne klimaty, inna trochę typ rozgrywki. Gotowości. Przyjąłem. Podobieństwo. Krótka gra i bez budowania. Dekoduje transmisję. Modernizacja w toku. Nowator wiadomo jaki ma. Okręt. Melduje gotowość do akcji. Tak jest. Spójrzmy. Jak to wygląda. Osłony ma widać. Nie wiem dlaczego oni tak się rozleźli. Nienormalnie. Już się robi. Proszę tchórzu wracać. Słucham, jakie są rozkazy? Żebyś jestem wrócił. Tu. Melduję się na rozkaz. Bombowce zgłaszają gotowość. W gotowości. Dobrze, proszę lecieć. Zgłaszam gotowość. Tak jest. Bo Vader was prześcignie na tym swoim myśliwcu. Czyli co to tam działa było? Zgodnie z rozkazem Imperatora. O, przyleciał Vader ze swoją eskadrą. On też tutaj coś ma, wezwanie skrzydłowych. O, może nowe te przywołać. Jak sobie życzysz. Oddziały. Za dużo ci się wydaje. Zgłaszam gotowość. Leci, elita. Co tu się dzieje? Normalnie jak w filmie. Rzeź. No dobrze, ładnie. Niepokoi mnie twoja niewiara. Tutaj jest bitwa, już pod jego stacją. Zgodnie z rozkazem. Trzeba posiłki. Zgłaszam gotowość.
tego potwora. Imperialnego niszczyciela. Ulepszenia. Co znowu? Przygotuj się na śmierć. No przeciwnik wcale tak słabo nie ma. I właśnie u najemnika mamy jednostkę patrolową, myśliwych piratów, fregatę prześwietlającą piratów i eskadrę. A tu teraz mamy bitwę. Melduję gotowość do akcji. Tak jest. Potrzebujesz moich umiejętności. No zrobimy szturm. Strzelaj do kościa. Zgłaszam gotowość do akcji. Skoncentrować maksymalną siłę ognia. Co tu się dzieje? Obliczyłem, że ja jestem twoim przeznaczeniem. Lecimy na koordynaty. Chciałem, że powie ojcem. Krążownik gotów. Lecimy na koordynaty. Moje wskaźniki są zablokowane. Potwierdzam gotowość. Ale żeś. Ładnie to wygląda. Szkoda, że osłony tu padły już. Promień ściągająca. Ściągający, nie wiadomo po co, ale użyty został. Cóż za emocjonująca bitwa. Tutaj jest Soku Millennium. Zderzenie czołowe. Tak. Nie. On padł nie zaraz. Taki drogi był. Niby dobry. Co tu się dzieje? Po co to pokazujesz? Co się dzieje? Padnie za moment. Traci baterię turbo na serio. Już się to odłamie. Kawałek się odłamał. Co oni strzelają? Proszę się skupić na tym. Czymś. Zrozumiałem. Mądrze wybierz. Zgłasza się eskadra interceptorów. Potwierdzam rozkaz. Zgłasza się orbitalne stanowisko dowodzenia. Eskadra, do atakuje. Tak jest, komandor. Lecieć, gdzie jest Vader? Vader niech odzyska. Pokład startowy został zniszczony. Potrzebne ci moje doświadczenie. Zgłaszam gotowość. No i padło. Ale spoko, mamy trzy następne. On czemu jeszcze istnieje? Proszę to zmienić. No, wspaniała bitwa. Przepraszam bardzo, aha, tutaj trzeci. Myślałem, że... No, już jest koniec. I chyba nie ma już nic. Ostrzenie. Działo, używamy. Moje wskaźniki są zablokowane. Kolejny niszczyciel. Straciliśmy główny napęd. Otwieramy komunikat. Jakie są rozkazy? Jestem gotowy. Słucham, jakie są rozkazy? Nie, może na tego myśliwca będzie bardziej to emocjonujące. I oglądamy. Straciliśmy pokład startowy. Stacja kosmiczna Wolta została ulepszona. Działa akceleratorowe, strzelam. No, niezłe dymy. A można już to skończyć, więc tak w gry... Aha, to trochę więcej wymaga. Nie jednego. Nie możemy go przysłać. Ktoś musi zawieść właśnie. Wybieramy jakiś cel konkretny. Bateria turbo laserów. Proszę się skupić na tym punkcie. Skupić ogień. Straciliśmy działa jonowe. Doskonale. Ktoś zginął? A mamy już tu posiłki. Jakieś odpady. Ale nie strzelają. Strzelają sojusznika. Nie ma co się przyjmować. Straciliśmy osłony, o nie, spadło. Przychodzi następny. No to właśnie to już jest taki koniec. Aha, on jest... Sobotwór. Sobotwór jest u nas. Albo u nich. Aha, wszystkie te myśliwce padły. A nie, tutaj są.
Potwierdzam gotowość. Proszę sprzątnąć Luka Skywalkera. On coś tutaj kombinuje. Aha, tu już jest koniec. Stacja zniszczona. No i to tak wygląda ta gra. Ja polecam. Kto w nią nie grał, ten myślę, że może się świetnie bawić. Zwłaszcza właśnie bitwy w kosmosie są dość ciekawe. No jest to też ta kampania, więc zawsze można pograć w kampanii. Za tę cenę 15 czy tam kilkanaście w ogóle złotych, to jak najbardziej polecam, zwłaszcza że gier tego typu no niestety za bardzo nie ma, więc nie wybrzydzajmy. Jak kto lubi Star Warsy, to nic tylko brać i pograć. Zwłaszcza że właśnie jest ten tryb multiplayer, tylko oczywiście internet. A jednak, przepraszam bardzo, są. Są serwery, więc można grać. Jestem zszokowany. No nie trzeba nawet korzystać z Game Rangera czy Hamachi. No to właśnie. To tym bardziej polecam. To by było na tyle. Cześć.